Dzień dobry wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się platformą Kryptomat, na której możecie kupować i sprzedawać sobie kryptowaluty za pomocą euro. Będzie to moja taka recenzja, ale również przy współpracy właśnie z platformą Kryptomat mamy dla Was dwa bonusy. Pierwszy bonus, myślę, najbardziej atrakcyjny, jest to konkurs, gdzie do wygrania będzie $100. Wystarczy w komentarzu pod tym wideo wpisać hasło Kryptomat i bierzecie udział w konkursie, gdzie do wygrania będzie $100. Wybiorę jedną osobę w kolejnym wideo i tej osobie prześlę $100. Po drugie, tutaj właśnie dzięki tej platformie Kryptomat możemy sobie zgarnąć bonus dodatkowy $10 za każdego poleconego i o tym Wam też tutaj opowiem. Także Kryptomat jest jedną oczywiście z wielu platform, na których możemy sobie kupować i sprzedawać kryptowaluty, tutaj szczególnie za pomocą euro. Wiem, że wiele osób szuka sobie właśnie możliwości kupowania kryptowalut za pomocą euro, więc tutaj macie kolejną taką możliwość. Oczywiście możecie sobie również zweryfikować tą platformę m.in. na Twitterze, do czego ja Was bardzo często zachęcam. Mają swoją aplikację, swoje platformy, więc też z poziomu czy sklepu Play czy App Store możecie sobie pobrać taką aplikację i mieć to wszystko tutaj pod ręką. Ja już mam zarejestrowane i zweryfikowane konto. Jeśli chcecie sobie tutaj założyć konto i zgarnąć też ten bonus $10, to link macie oczywiście w opisie wideo. No i po zalogowaniu, zweryfikowaniu, to co trzeba zrobić, żeby otrzymać tutaj na start te $10, to wystarczy sobie zrobić zakup albo sprzedać daną kryptowalutę za minimum 100 euro. No i wystarczy właśnie wejść sobie tutaj w zakładkę na początku kup, dodać sobie metody płatności, wy wybieracie sobie, w jaki sposób chcecie sobie doładować tutaj konto. Oczywiście za pomocą karty kredytowej jest to najszybsza, kredytowej, debetowej, jest to najszybciej do zrobienia, no bo tutaj przelew, zwykły przelew, nie dość, że jest najdroższy, to jeszcze zajmuje od 1 do 3 dni roboczych, więc można sobie dodać kwotę, wpisać. Ja to zawsze mówię, zawsze więcej, jeśli chcecie sobie zgarnąć. Podglądamy transakcję, sprawdzamy sobie, ile musimy zapłacić prowizji, więc w przypadku takiej transakcji musimy zapłacić 3,51 euro prowizji. Przechodzimy sobie standardowo do płatności, możemy sobie zapisać tą kartę albo nie zapisywać. No i pokazują nam się wszystkie dane, które musimy wpisać do zrobienia tutaj tej transakcji. Klikamy Pay i te środki tutaj do nas natychmiastowo przychodzą, oczywiście jeśli używamy karty kredytowej lub debetowej. I oczywiście tutaj w tej zakładce Zaproś przyjaciół, macie to wszystko wyjaśnione, czyli za każdego poleconego, którego polecicie ze swojego linku referencyjnego, jego znajdziecie właśnie tutaj poniżej, wy dostajecie 10 euro i wasza osoba polecona dostaje 10 euro właśnie za taką jedną prostą transakcję. Oczywiście te środki natychmiastowo możecie sobie wypłacić na swoje konto, czy wymienić na euro, wypłacić na konto bankowe, czy na tą kartę kredytową, debetową, czy posiadać po prostu 10% więcej danej kryptowaluty, no bo jeśli kupujemy za 100 euro, dostajemy 10 euro, to tak naprawdę dostajemy 10% więcej. Oczywiście minus ta prowizja dla osób, które gdzieś tam już widziały 3,50 euro, trzeba tutaj ponieść prowizję, ale prowizja jest pobierana procentowa, czyli nie płacimy tylko 3,50 euro, tylko płacimy około 3,50% za transakcję. I też ta platforma jest mega prosta w użytkowaniu, naprawdę nie ma tutaj bardziej zawiłych funkcji, które musimy gdzieś odszyfrowywać, ustawiać i tym podobne. Bardzo fajną zakładką jest zakup cykliczny, czyli coś, co ja robię na taką akcję co poniedziałek, czyli co poniedziałek kupuję bitcoina za 100 zł, tutaj możemy to zrobić i ustawić sobie tak zwanego bota, który będzie nam odkładał, właściwie kupował daną część kryptowaluty, którą chcemy przez wyznaczony czas, jaki sobie ustawimy. Czyli możemy sobie ustawić częstotliwość tygodniowo, dwa razy w tygodniu albo raz miesięcznie, czyli na przykład chciałbym raz miesięcznie kupić bitcoina za 500 euro, nie patrząc w ogóle na cenę, ustawiam sobie, w który to dzień miesiąca ma być, wybieram sobie, jaką kryptowalutę chcę kupować, na przykład bitcoina, no i portfel euro i daję sobie taki podgląd transakcji cyklicznej. Oczywiście najpierw trzeba dodać sobie metody płatności i wtedy już nie musicie pamiętać o tym, że pierwszego miesiąca, czy tam wyznaczony sobie dzień musicie kupić daną kryptowalutę, tylko to już będzie Wam cyklicznie automatycznie pobierało z konta i w ten sposób będzie Wam kupowana dana kryptowaluta. Ona oczywiście będzie przetrzymywana tutaj na Waszym portfelu na Kryptomacie i to, o czym ja mówię, nie trzymamy swoich kryptowalut na tego typu platformach, giełdach kryptowalut. Te swoje środki oczywiście powinniśmy zawsze, jeśli mamy tylko możliwość, przelewać na portfele, do których mamy kopię zapasową, bo jeżeli taka platforma albo inna giełda, na której trzymamy swoje kryptowaluty, zniknie, to znikają również nasze środki, więc tutaj nawet jeżeli byśmy sobie robili cykliczne zakupy, ale zostawimy sobie tutaj te kryptowaluty właśnie na tym portfelu, cokolwiek by się wydarzyło,
wydarzyło z kryptomatem, to tak naprawdę nasze środki również przepadają i chciałbym, żebyście o tym pamiętali, ale zawsze przy okazji, czy to nowej platformy, czy giełdy, będę Wam o tym przypominał. Tutaj mają również jeszcze zakładkę oszczędności, na którą możemy przeznaczyć sobie część swoich kryptowalut, żeby zarabiały czysto pasywnie, ale powiem szczerze, że procent zwrotu tutaj jest bardzo znikomy, znam dużo więcej lepszych opcji, więc tutaj ja osobiście z tej opcji nie będę korzystał, ale być może dla kogoś ona będzie ciekawa. No i oczywiście najważniejsza kwestia, którą powinniśmy zrobić na samym początku, to włączyć sobie Google Authenticatora do obsługiwania tej platformy, no bo jeżeli ktokolwiek się tutaj dostanie, może te nasze środki, mówiąc wprost, ukraść, więc pamiętajcie, zawsze ważne bezpieczeństwo. Po pierwsze, zabezpieczyć sobie swoje konto giełdowe, czy platformy, czy danego portfela za pomocą Google Authenticatora. Druga najważniejsza kwestia, nie trzymać sobie swoich kryptowalut na tego typu platformach, giełdach. One mają nam służyć przede wszystkim do tego, żeby sobie kupić tutaj kryptowaluty i do tego właśnie służy nam kryptomat. A jeśli potrzebowalibyście jakiejkolwiek pomocy tutaj przy okazji korzystania z tej platformy, to jak piszecie sobie w YouTube kryptomat, mają swój profil YouTube, na którym znajdziecie mnóstwo wideo, instrukcji, jak się tutaj poruszać, ale tak jak mówię, sama platforma jest bardzo prosta, bardzo intuicyjna, więc przypominam Wam przede wszystkim o tym konkursie $100, bo ktoś z Was może sobie wygrać właśnie te $100, wystarczy w komentarzu pod tym wideo wpisać hasło kryptomat i jedną z osób wylosuję przy okazji kolejnego wideo, gdzie do wygrania właśnie będzie $100 i prześlę Wam to na Wasze konto. Dodatkowo pamiętajcie, tutaj $10 zgarniamy sobie bonusy z tego rodzaju platform, aplikacji, które również możecie zauważyć na moim kanale. No a my widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.